Cześć, tu zespół Antidotum. Zapraszamy na program O Nas. Bardzo serdecznie na copiątkowym muzycznym spotkaniu, gdzie mamy przyjemność gościć zespół Antidotum. Proszę Państwa, mają oni do powiedzenia dużo ciekawych rzeczy na temat swojej twórczości muzycznej. Zawamy naszych ziomków, yo, szanowa, yo, jesteśmy zespołem, wbrew pozorom, yo, nie gramy rapu, yo! Cześć, tu zespół Antidotum, zapraszamy Was na program O Nas. Witajcie, ja mam na imię Michał. Agata. Dominik. Piotr. I gościnnie Marcin. No to słów kilka o zespole. Gramy już jakieś, no dobre 10 lat razem, z krótkimi przerwami. Występujemy na różnych scenach naszego pięknego kraju. Troszkę rzeczy ponagrywaliśmy, no myślę, że część z Was pewnie o nas już gdzieś tam słyszała, coś tam wie. Poza tym, że gramy razem w zespole, jesteśmy grupą przyjaciół, którzy uczestniczyli wcześniej w niejednym projekcie, czy to rockowym, czy to bardziej rockowym, czy to mega rockowym, jak na przykład ja i Michał. Dominik chyba również, z tego co sobie przypominam. Zespół w ogóle powstał 10 lat temu, jak Michał wspomniał wcześniej. Po moim powrocie z Londynu Jakub Zemirek, nasz saksofonista i inicjator. Mój brat. Brat Agatki, jak wspomniała. Gdzieś mnie tam porwał tutaj na tej ulicy, gdzie mieszkam. Porwał mnie po prostu i stwierdził, czy coś zrobimy, jest taki projekt do zrobienia. Ja się oczywiście zgodziłem, ponieważ byłem bezrobotny muzycznie oczywiście. Był materiał do zrobienia, mieliśmy parę prób, no i tak się to w ogóle zaczęło w roku 2000. Jest fajnie ogólnie. Tworzymy sobie muzykę pop-rockową z elementami funky, z elementami troszkę tam jest R&B, ogólnie fusion z śladowymi elementami jazzu, jeśli tak można powiedzieć. Za nami już troszkę koncertów, przez te 10 lat się uzbierało, trochę supportu przed różnymi polskimi gwiazdami. No i teraz Lady Punk, Ira, tak? Manon i tak dalej. No i teraz mamy nadzieję troszkę popracować na swoją nazwę, na swoje osiągnięcia. No i robimy nowy materiał, chcielibyśmy coś wydać, nagrać. Troszkę mamy nagrań studyjnych, także myślę, że zmierza to wszystko w bardzo fajną stronę i że coś w tym roku się fajnego urodzi. Poza tym wszystkim, że gramy wspólnie fajną muzykę, jesteśmy genialnymi przyjaciółmi. Lubimy się, to jest chyba ważne w tej branży. Poza tym no, udzielamy się też w różnych innych projektach, natomiast nie ukrywamy, że ten jest dla nas najważniejszy, ponieważ możemy się tutaj zrealizować jako twórcy, ponieważ ja jestem tutaj autorką tekstów i linii melodycznych, natomiast chłopacy robią całą tą brudną robotę.
czyli cały aranż i tak dalej. Czyli jest to nasze wspólne dziecko, można tak to nazwać. Jesteśmy z tego dumni, chcemy to wydać, chcemy, żeby ktoś to po prostu usłyszał. My gramy z chłopakami, jaka ta wygląda, także jakoś się dotrzyma kupy wszystko. Cześć kochani, jestem Marcin. Bardzo mi miło w ogóle przed wami wystąpić. Słuchajcie, jestem dzisiaj akurat przypadkiem, powiedzmy przypadkiem, jestem na próbie u zespołu Antidotum. Chciałem z nimi zagrać i dlatego zdecydowałem się. Nauczyłem się w laskotek na potek w C-dur, to później będzie lepiej już, nie? Słuchajcie, druga sprawa, o której chciałem powiedzieć. Zespół Antidotum to jest moim zdaniem zespół, który ma wielkie, wielkie możliwości. Natomiast co zawsze ogranicza w Polsce? Kasa, wiadoma sprawa. Po pierwsze, jest w tym zespole świetna sekcja rytmiczna, którą wspieram i dzielnie staram się wspierać. To Piotrek i Dominik, bardzo fajnie się z nimi gra, razem współpracuję. Następnie świetny i doskonały wokal, naprawdę bardzo go cenię. I jest mi miło w ogóle, że mogę o tym mówić, żeby tak nie było w superlatywach. Słaby klawiszowy jest to ja akurat. I oprócz tego Michał, który bardzo, bardzo wyszukane gra frazy, nie cuduje, nie kombinuje, a pięknie po prostu gra. Co jeszcze mogę powiedzieć? Udało mi się już zagrać jedno zastępstwo razem z nimi. Było dość ciekawie, chociaż próby były już bardzo krótkie i musieliśmy szybko nadrabiać materiał. A teraz mamy nadzieję, że jak przyjdziecie do nas 3 marca do klubu Krakowa Lizard King, po prostu zobaczycie, jak nam to wychodzi. No ćwiczymy, staramy się rozwijać, wiecie, jak każdy chyba normalny artysta,